Witam bardzo serdecznie w Radiu Underground w kolejnej audycji Darkmania. Przed mikrofonem Leszek Darkman Kampczyk. W dzisiejszej audycji postanowiłem przypomnieć swego czasu dość popularny zespół w Polsce, no i nie tylko w Polsce, bo u siebie w Anglii również, zespół The Bolshoi. Wiem, że jest wśród moich znajomych kilku, może nie fanów, ale wielbicieli ich muzyki, a ponieważ zespół też bardzo lubię, więc postanowiłem prześledzić dyskografię tego zespołu wraz z wami. Posłuchamy oczywiście nagrań z płyt długogrających, ale posłuchamy też utworów singli, ze stron B singli i różnych innych ciekawostek, więc myślę, że dla wielbicieli takiej muzyki będzie to bardzo fajna audycja. No i cóż możemy o zespole się dowiedzieć, że został założony w roku 1984 w Thornbridge w Wiltshire w Anglii. Oryginalny skład składał się z wokalisty, gitarzysty Trevora Tannera, perkusisty Jana Kalickiego, o, polskie nazwisko, basisty Grahama Coxa. Tanner i Kalicki grali wcześniej razem w krótkotrwałym zespole punkowym Moskwa, notabene, gdzie Trevor występował jako Trevor Flynn. Wczesne koncerty wspierały takie grupy jak The Cult, March, Violets czy Lords of the New Church. No i po 8 koncertach basistę Grahama Coxa zastąpił niejaki Nick Chone. W roku 1980 zespół wydał swój pierwszy debiutancki singiel Sub Story. No i tego singla teraz posłuchamy. Najpierw nagranie ze strony A, właśnie tytułowe Sub Story. Posłuchajcie, jak to brzmiało.
No, dość chyba zaskakująco brzmiało to nagranie. Zespół The Bolshoi, Sub Story, pierwszy ich singiel. No i tutaj wyraźne wpływy zespołu Bauhaus się zarysowują, jak przynajmniej jak dla mnie. Co jeszcze zaskakującego przyniósł ten singiel? Przyniósł dwa covery. Jeden naprawdę zaskakujący, bo będzie to piosenka Jacquela Brela, Amsterdam, a drugi cover to nagranie Jimiego Hendrixa, Crosstown Traffic. Także posłuchajmy drugiej strony tego singla zespołu The Bolshoi. In the ports of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the ports of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the riverbank weeps by the old willow tree. In the ports of Amsterdam, there's a sailor who dies. Full of beer, full of cries in the drunken town fight. In the ports of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot, muggy morn by the dawn's early light. In the ports of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'll show you his teeth that have rotted too soon, that can swallow the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, "Hey, bring me more fish, set it down by my side." And he wants so to belch, but he's too full to try, so he stands up and laughs, and he sips up his fly. In the ports of Amsterdam, they could see sailors dance, pointers busting their pants, grinding women to port. They've forgotten the tune that their whiskey boys croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust till the rancid sound of the accordion busts. Then out of the night with their pride in their and the sluts that they tow underneath the street lamps. In the ports of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks, and he drinks, and he drinks once again. He'll drink to the health of the whores of Amsterdam, who have given their bodies to a thousand other men. Yeah, the pride in their virtue, the goodness all gone, for a few dirty coins, while the jest can Jesteś na antenie punkowego radia Underground. Yeah.
I takie były początki zespołu The Bolshoi, rok 1984, pierwszy ich singiel Substory. Najpierw właśnie utwór tytułowy, a teraz dwa covery, najpierw Jacques'a Brela Amsterdam i przed chwilą Crosstown Traffic, oczywiście Jimiego Hendrixa. No i w tym samym roku ukazał się mini album, ich pierwszy, zatytułowany Giants, czyli Giganty. I z tego korążka wybrałem dla Was dwa utwory. Najpierw utwór zatytułowany Sliding Seagulls. Posłuchajmy, jak brzmiał. What else can he do? Yeah.
No i to już można powiedzieć typowy Bauhaus, chciałem powiedzieć typowy zespół The Bolshoi, Sliding Seagulls, czyli takie ślizgające się mewy, tak chyba można przetłumaczyć ten tytuł. No i ten pierwszy album przyniósł, można powiedzieć, pierwszy przebój zespołu, do którego powstał teledysk, utwór nosi tytuł Happy Boy, czyli Szczęśliwy Chłopiec. I tutaj na albumie jest jakby pełna wersja 6-minutowa, zatytułowana Original Mix. Posłuchajmy, jak to brzmiało. The Bolshoi. Such a happy boy today.
Happy Boy, można powiedzieć pierwszy przebój zespołu The Bolshoi. No i nie na darmo mi się przed chwilą nasunęła nazwa zespołu Bauhaus, bo zespół The Bolshoi był pod olbrzymim wpływem na początku tej formacji, a świadczy o tym nagranie Foxes, które niestety nie znalazło się na tej płycie. Jest to tak zwany outtake, czyli odrzut z tej sesji nagraniowej, a brzmi ono tak. Posłuchajmy Lisów w wykonaniu The Bolshoi. No słuchamy, panie Trevor, nie musi pan na nas krzyczeć, ale prawda, że jakby słuchaliśmy zespołu Bauhaus tylko z innym wokalistą, no i wydaje mi się, że Trevor Tanner tutaj bardzo, bardzo starał się naśladować Petera Murphy. To było nagranie Foxes, czyli Lisy, a teraz wracamy na singiel Happy Boy i tam znalazło się nagranie Boxes, czyli pudełka, skrzynki. A kolejnym nagraniem z tego singla jest utwór Holiday by the Sea, czyli wakacje nad morzem. Posłuchajmy zatem, jak brzmiał zespół The Bolshoi na swoim debiutanckim singlu Happy Boy i to nagrania z tak zwanej strony B. Another
Jesteś na antenie punkowego radia Underground. Took himself away.
No i znowu by można pomyśleć, że to Bauhaus, tylko z innym wokalistą. Holiday by the Sea. Oczywiście The Bolshoi. No i kolejny rok przyniósł kolejny już pełny album, 10-utworowy, bo ten pierwszy krążek był takim mini-albumem, gdzie było 6 nagrań. A płyta zatytułowana Friends, czyli Przyjaciele, już była pełnowymiarowym albumem. No i tu już muzyka była dużo dojrzalsza, dużo lepiej zagrana, dużo lepiej zrealizowana. Te nagrania już brzmią po prostu dużo lepiej. No i również na tym albumie znalazło się kilka fajnych perełek przebojowych. Chociażby najsławniejszy chyba ich utwór w Polsce, Sunday Morning. I za chwilę go posłuchamy, ale najpierw również przebojowy singiel z tego albumu, Away, czyli dwa razy jeszcze do Bolshoi. And all the time they stuck the knife in, pulled it up
Jesteś na antenie punkowego radia Underground. I don't care, it's not right.
I remember when I was young feeling sick on Sunday morning, I don't wanna do it anymore. No i słusznie, panie Trevor. Warto tu wspomnieć, że w roku 1985 skład zespołu poszerzył się o Paula Clarka grającego na instrumentach klawiszowych, co właśnie bardzo wyraźnie było słychać już właśnie na tej płycie, której słuchamy Friends. Również na tym krążku znalazł się bardzo przebojowy utwór Books on the Bonfire, czyli Książki na ognisku. No i właśnie chciałbym teraz ten utwór wam zaprezentować.
We put all the books on the bonfire, 2000 years in a flame. No, niestety smutny trochę tekst. Jeżeli chodzi o nagrania ze singli z tego okresu, z płyty Friends, to najbardziej podoba mi się utwór, który znalazł się na singlu już wspomnianym Away, na tak zwanej stronie B, czyli drugiej stronie, a nosi on tytuł Razzle Dazzle. Posłuchajmy. Razzle dazzle, 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 Razzle dazzle,
rozkazu. Razzle Dazzle i Double Shoy. No i tu przechodzimy do kolejnej płyty wydanej w roku 1987, do mojego absolutnie ulubionego ich albumu Lindy's Party. Co prawda zespół tutaj skręcił trochę w kierunku takiego pop-rocka, ale bardzo dobrego pop-rocka, zagranego oczywiście w swoim stylu, z klasą. Tak jak mówię, jest to mój ulubiony ich album i z tej płytki dla Was zaprezentuję cztery utwory. Najpierw utwór Please, a później mój absolutnie numer jeden, co może Was zaskoczyć, że nie jest z nim Sunday Morning, ale absolutnie mój ukochany utwór zespołu Double Shoy, Cracks in Smile. Posłuchajmy zatem Please i Cracks in Smile. Jesteś na antenie punkowego radia Underground. Thank you.
child, you say, just you wait. Crack and Smile, czyli można powiedzieć pęknięty uśmiech. No chyba mój ulubiony utwór zespołu The Bourgeois, chociaż chyba też na równo z Sunday Morning, trudno powiedzieć. Jeżeli chodzi o tę płytę, to wspomniałem, że to jest mój też ulubiony krążek tego zespołu, więc jeszcze dwa nagrania z tej płyty. Najpierw bardzo przebojowy TV Man, który też był singlem i przebojem, a później utwór tytułowy zamykający album Lindy's Party. Posłuchajmy. Hail TV, watch your dirty Harry made a man of me. Here I stand.
Jesteś na antenie punkowego radia Underground.
I tak się kończy ta płyta Lindy's Party, czyli przyjęcie u Lindy z roku 87, oczywiście do Bolszoi. Ale my jeszcze pozostajemy w tym roku, bo jeszcze dwa nagrania singli. Najpierw druga strona singla Please, utwór zatytułowany West of London Town. Thank you.
Ach, jak ten zespół potrafił zaskakiwać. Wiecie, jaki mi obraz stanął przed oczami, słuchając tego nagrania? Taka szkolna potańcówka z filmów amerykańskich i zespół do Bolszoi na scenie. No to skoro jesteśmy przy takich klimatach, to być może na takiej potańcówce pojawiły się truskawki z kremem. Strawberries and Cream, czyli truskawki i krem, to było nagranie z singla TV Man. No i tutaj dochodzimy do roku 1998, gdzie zdarzyła się dziwna rzecz. Zespół nagrał kolejny album zatytułowany Country Life i nagrania zaginęły, taśmy gdzieś zaginęły. Trudno powiedzieć, dlaczego nie nagrali tego jeszcze raz, może sprawy budżetowe na to nie pozwoliły, natomiast pod koniec lat 80. do Bolszoi się rozwiązali. Ale historia zespołu się tu nie kończy, bo za sprawą szefa wytwórni Begas Banquet odszukano gdzieś te taśmy, gdzieś je znaleziono
No i płyta została wydana, ale w roku 2015, przepraszam, w roku 2015 ze strasznie kiczowatą okładką, powiem wam, taka jakaś komputerowo wygenerowana stodoła, jakieś drzewka, jakieś zwierzątko na kamieniu stoi, ptaki latają, strasznie kiczowato to wygląda. Plakat zespołu przyklejony na tej stodole, oczywiście napis do Bolshoi Country Life. No, nie zachwyca w każdym razie, natomiast muzycznie również nie jest jakieś arcydzieło, chociaż no, można tu znaleźć kilka fajnych utworów. Ja wybrałem dla was na początek utwór otwierający ten album, World in Action. Posłuchajmy, jak to brzmiało. Everybody wants to know it all. Everybody wants to find the answer. Everybody wants to know the truth. Me, I think I'm just a lazy bastard. Utwór na czasie, bo coś tam było o straszliwej wojnie. World in Action, czyli świat w akcji, oczywiście do Bolshoi. Jak wspomniałem, płyta za bardzo, przynajmniej mnie, nie zachwyca muzycznie, ale można znaleźć kilka fajnych perełek na tym albumie, chociażby nagranie zatytułowane What's Your Favorite Color, czyli jaki jest twój ulubiony kolor.
through traffic. I like to watch my TV screen. Even though I know it's all arranged, I still believe, you know what I mean. Sometimes it really gets to me, the way these wheels go round. Sometimes I get dressed up and go down the club and hang around. What's your better be getting back home. Oh, I'm an actor, you're never a guest. These days I don't go out much, less means more, more or less. Oh, what's your some duress. If you ask me a question, what do you expect? No w roku 2015 to troszeczkę już nie na czasie była taka muzyka, ale warto się zapoznać, tym bardziej, że nie jest to aż tak złe, a chociażby z ciekawości można posłuchać sobie tych nagrań, jak brzmiał ten zespół, jak brzmiała kolejna płyta zespołu Bolszoi wydana po tak długim czasie. Kolejnym nagraniem, które na tej płycie przykuwa uwagę, to jest utwór tytułowy Country Life, czyli Wiejskie Życie. Posłuchajmy, jak brzmiało. We'll be right back.
Country Life, nagranie tytułowe z ostatniego albumu The Bolshoi. No i w zasadzie można by powiedzieć, że to wszystko, chociaż nie do końca, bo wszystkie nagrania w dzisiejszej audycji pochodzą z takiego pięciopłytowego boksu, z takiej serii wydawanej przez Beggars Archive. Zostało to wydane w roku 2015. Jest tu dodatkowa płyta, piąta, z demami i utworami koncertowymi. No i tak trochę się dziwię, bo wśród tych demek są fajne perełki, że one nie zostały nagrane później, chociażby właśnie na tej płycie Country Life, bo jednym z takich fajnych nagrań, z takich perełek jest utwór Lullaby, czyli kołysanka. Jest to demo z roku 87 i posłuchajmy, jak brzmiało. Prawda, że ładne? Lullaby demo z roku 87, oczywiście zespół The Bolshoi. No i to wszystko, co w dzisiejszej audycji udało nam się zmieścić. Mam nadzieję, że jeszcze do tego zespołu będziemy wracać kiedyś w przyszłości, bo myślę, że warto. Ja się z Wami żegnam, dziękuję za te wspólnie spędzone 2 godziny. Trzymajcie się ciepło, przede wszystkim zdrowo i bezpiecznie, a ja się żegnam z Wami koncertowo. Do usłyszenia za tydzień. Cześć! She's a real nice girl, what I mean? Just wanna dance, just wanna groove.
right downtown and catch a bite. And it was night, we had some hamburgers, they were so foul, I really beat my side. We wanna dance like a good groove on the floor. Well, people always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. All time I knew, I could be special too. In summer, even just by morning, you make a start. Billie Jean is not my nose. She's just a girl who claims that I am the one. But that brand is not myself. So we went hanging out on 45. We felt alive, we felt so hip, we lost our grip. Breaking little girls' hearts. All time I knew, I could be special too if I just got on the roll and just got a new start. Yeah. I don't know why I love you like I do. All the terrible things you put me through. Says that I was the one. But that-